Cezarowie, jak się rzekło, to tylko jedna z gałęzi rodu Cezarów, rodu, który według mitu wywodził się od samego Eneasza. To syn bogini Afrodyty, zwanej w Rzymie Wen. Obok Hektora, najdzielniejszy obrońca Troi. Po upadku tego grodu wywędrował wraz z synem Iulusem i garstką ocalałych za morze. Doznał wielu przygód, lecz wreszcie osiedlił się w Italii u ujścia Tybru. Jego zaś dalecy potomkowie dali początek Rzymowi i rodowi Juliuszów, nazwanemu tak właśnie od Iulusa. Przedstawiciele rodu, niezmiernie dumni ze swych bosko-trojańskich powiązań, usilnie podtrzymywali i rozgłaszali legendę. Sam Cezar publicznie oświadczył w mowie pogrzebowej ku czci swej ciotki Julii: z bogami jesteśmy spokrewnieni. Potem zaś w najważniejszych bitwach, jakimi dowodził, obierał imię boskiej prarodzicielki Wenus za hasło bojowe. Złożył także ślub, że zbuduje w Rzymie jej świątynię. Opiekował się Troją, podobnie jak jego następcy, uznawał ją bowiem za swoją praojczyznę. W taki to sposób fikcja, poczęta z dumy rodowej i przypadkowej zbieżności pewnych nazw, przyniosła skutki realne. Spośród gałęzi rodu Juliuszów tylko rodzinie Cezarów pisane była sława i chwała na wieki, choć właśnie ona długo nie wyróżniała się niczym szczególnym. Była patrycjuszowska, zamożna, jej przedstawiciele piastowali wysokie urzędy, ale ustępowała znaczeniem Scypionom, Klaudiuszom, Porcjuszom i wielu innym. Ojciec Cezara doszedł jednakże do godności pretora, czyli jakby jednego z ministrów sprawiedliwości. Osierocił 16-letniego syna oraz dwie córki. Julię, młodsza z nich, wyszła za niejakiego Attiusza. Chłopiec wychowywał się pod opieką matki Aurelii. Przeżyła ona męża o 30 lat, która dbała o jego najstaranniejsze wychowanie. Mając zaledwie 17 lat, pojął za żonę córkę Korneliusza Cynny, stojącego wówczas na czele stronnictwa popularów. Z tego małżeństwa przyszła na świat dziewczynka, oczywiście Julia. Była ona jedynym legalnym dzieckiem Cezara. Wspomniane stronnictwo popularów dążyło do pewnych reform, natomiast opozycyjne optymatów miało charakter zdecydowanie zachowawczy. Rodzina Cezara związana była z popularami od dawna, jednakże w wojnie domowej zwyciężyli optymaci. Ich przywódca, dyktator Sulla, zażądał w 82 roku przed naszą erą, by Cezar rozwiódł się z Kornelią, a kiedy ten odmówił, skonfiskował mu majątek i wyjął go spod prawa. Młody człowiek musiał się ukrywać jak zbiegły przestępca i dopiero wstawiennictwo wpływowych osób przyniosło mu ułaskawienie. Kornelia, którą Cezar chyba prawdziwie kochał, zmarła w 68 roku przed naszą erą. Wdowiec poślubił potem Pompeję, wnuczkę nieżyjącego już Sulli, z którą jednak rychło się rozwiódł, a w 59 roku Peenę Kalpurnię. Oba te małżeństwa były bezdzietne. Ród i ambicja kazały Cezarowi dążyć do kariery politycznej. W zasadzie obywatele rzymscy mieli wówczas prawa jednakowe. W praktyce wszakże o urzędy mogli ubiegać się tylko ludzie dysponujący dużymi majątkami oraz wpływami ze względu na urodzenie. Walka wyborcza wymagała ogromnych pieniędzy. Trzeba bowiem było urządzać igrzyska, a nawet wręcz kupować głosy. Za to urzędy, zwłaszcza najwyższe, choć formalnie były honorowe, dawały jednak możliwość szybkiego bogacenia się, a to przez zdzierstwa na prowincjach i udział w zyskownych przedsięwzięciach. Przekupstwo pleniło się niemal bezkarnie, a w walce o wpływy i korzyści materialne stosowano wszelkie chwyty. Cezar jakoś radził sobie w tym cynicznym świecie intryg, podstępów, bezwzględności. Jednakże pieniędzy wciąż mu brakowało. Kosztowała bowiem polityka, wystawny tryb życia, kobiety, podobno nie tylko kobiety. Wmieszany był w różne afery, ale mimo to w 63 roku przed naszą erą wybrano go na kapłana najwyższego. W tymże roku skrycie uczestniczył w sławnym spisku Katyliny, który zamierzał dokonać zamachu stanu, zabić obu konsulów, przejąć władzę, wszystko po to, aby uwolnić się od długów. A tych nie brakowało także Cezarowi. Lecz spisek został wykryty przez konsula Cycerona. Na Cezarze zaś, w opinii wielu, ciążyło odtąd podejrzenie o współudział w zbrodniczych machinacjach. Gdy w 61 roku przed naszą erą, jako były pretor, wyjeżdżał do Hiszpanii, tak zwanej dalszej, czyli zachodniej, aby objąć namiestnictwo tej prowincji, wierzyciele nie chcieli wypuścić go z Rzymu. Wrócił po roku, przeprowadziwszy zwycięskie kampanie przeciw plemionom Luzytanii i Galecji. Wzbogacony łupami zamierzał starać się o konsulat. Jednakże niechętni mu senatorzy czynili wstręty i wymyślali formalne przeszkody, byle tylko nie dopuścić do rozpoczęcia przezeń właściwych akcji przedwyborczych. I wtedy to Cezar wpadł na pomysł genialny. Powstało z jego inicjatywy tajne porozumienie trzech polityków, że odtąd nic się nie stanie w Rzeczpospolitej, co by nie podobało się jakiemukolwiek z nich. Jest to sławny pierwszy triumvirat zawarty pomiędzy wielkim wodzem Pompejuszem, najbogatszym człowiekiem Rzymu, Krasusem i samym Cezarem.
Aby związek ów umocnić, Cezar wydał za Pompejusza, wielkiego wodza, swoją jedyną córkę, Julię. Dzięki zjednoczonym wpływom triumvirów, Cezar bez trudu został konsulem na rok 59 przed naszą erą i przeprowadził piastując ów urząd ustawy odpowiadające interesom swych kolegów. Następnie objął namiestnictwo dwóch prowincji, Galii Przedalpejskiej, czyli obecnej północnej Italii, oraz Galii Narbońskiej, dzisiejszej południowej Francji. Tamtąd od 58 roku przed naszą erą rozpoczął podbój Galii, to jest krainy pomiędzy Atlantykiem a Renem, gdzie mieszkali podzieleni na dziesiątki skłóconych plemion Galowie, a od wschodu już wdzierali się Germanie. Patrząc więc na owe wydarzenia z odległej perspektywy, można powiedzieć, że chodziło wtedy o to, czy Galia będzie rzymska, czy też germańska. Oczywiście Cezar nie tak to widział i nie tymi kierował się pobudkami. Traktował ten kraj jako stosunkowo łatwe miejsce zdobycia łupów i sławy oraz związania ze sobą żołnierzy. Wszystko to zyskał dzięki kilku zwycięskim kampaniom. Wyparł Germanów dla postrachu, zaś dwukrotnie przekroczył Ren i dwukrotnie przeprawił się do Brytanii. W obu wypadkach dokonał tego jako pierwszy wódz rzymski. Podboje Cezara zapoczątkowały romanizację Galii. Tymczasem triumvirat faktycznie przestał istnieć, choć odnowiono go w 56 roku przed naszą erą na zjeździe w Luce. Julia, stanowiąca żywą więź między Cezarem a Pompejuszem, umarła już w 54 przed naszą erą, wkrótce po porodzie. A po roku następnym zginął Krasus w walce z Partami w Syrii. Pozostało więc tylko dwóch uczestników triumviratu, a dla dwóch świat zawsze jest za mały. Pompejusz zbliżył się do senatu od lat niechętnego Cezarowi. Grożono zdobywcy Galii, że stanie przed sądem za samowolne rozpętanie wojny w tamtym kraju. Czyniono mu rozmaite wstręty i złośliwości, uniemożliwiając staranie się o powtórny konsulat. Doprowadzony do ostateczności Cezar zdobył się na krok niebywały. W styczniu 49 roku przed naszą erą przekroczył na czele swych wojsk Rubikon, rzeczkę wpadającą do Adriatyku w pobliżu Arminum, Rimini, administracyjną granicę Italii. Oznaczało to rozpoczęcie wojny domowej. Wódz głosił, że występuje w obronie praw trybunów ludowych, których rzekomo brutalnie potraktowała strona przeciwna. Ale oczywiście był to tylko pretekst. Rozpoczęła się gra ryzykowna, kości zostały rzucone. Italię i Rzym zajęto prawie bez walki. Pompejusz ewakuował się wraz z senatem za Adriatyk. Tam, w bitwie pod Farsalos na polach północnej Grecji, latem 48 roku przed naszą erą został pokonany. Uciekł do Egiptu, u którego wybrzeży zamordowali go doradcy młodego króla Ptolemeusza, toczącego właśnie wojnę domową ze swą siostrą i współwładczynią Kleopatrą. Uważali, że w ten sposób zyskają przychylność zwycięzcy. Jednakże Cezar po przybyciu do Aleksandrii uczcił łzami śmierć swego wielkiego przeciwnika i byłego zięcia. Przyniesiono mu jego głowę. A w egipskiej wojnie wewnętrznej zajął stanowisko nieoczekiwane, gdy tylko ujrzał Kleopatrę, która poprzez strażę brata, ryzykując życiem, przedostała się nocą do pokoju Cezara goszczącego w Pałacu Królewskim, opowiedział się po jej stronie. Oblegany wraz z nią przez kilka miesięcy w pałacu, przez ludność Aleksandrii i wojska Ptolemeusza przeżył wiele chwil dramatycznych, póki nie uratowała go odsiecz wiosną 47 roku przed naszą erą. Jednym z dowodzących tą odsieczą był żydowski wielmoże Antypater, ojciec Heroda, późniejszego króla Judei. Kraj nad Nilem Cezar opuścił dopiero późną wiosną 47 roku przed naszą erą, a wkrótce potem, w czerwcu, Kleopatra powiła syna, zwanego powszechnie Cezarionem, czyli Cezarkiem. Później przyszły dalsze zwycięstwa. Najpierw w Azji Mniejszej pod miejscowością Zela pokonany tam został wróg z zewnątrz, król Pontu, Farnaces. O tym Cezar zawiadomił senat rzymski krótko, w trzech tylko słowach: Veni, vidi, vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. W roku następnym, 46 przed naszą erą, rozgromił armię wierną lealnemu rządowi w Afryce Północnej, na ziemiach dzisiejszej Tunezji, a w marcu 45 roku przed naszą erą synów Pompejusza w bitwie pod Mundą w Hiszpanii. W przerwach pomiędzy tymi kampaniami Cezar wciąż odwiedzał stolicę, której był panem faktycznym od 49 roku PNE. Pojawił się tu przed nami ważny, kłopotliwy problem. Jakie mają być podstawy prawne jego władzy? Jakim prawem i z jakiego tytułu ma rządzić, rozkazywać, decydować? Czterokrotnie, nie licząc roku 59 przed naszą erą, kazał wybierać się konsulem, trzykrotnie zaś mianować dyktatorem. Według praw rzymskich władza dyktatora była wprawdzie nieograniczona, wygasała jednak automatycznie po 6 miesiącach. Cezar więc w pewnym momencie zamierzał przybrać sobie tytuł i godność króla, choć już sam wyraz rex budził nienawiść Rzymian dumnych ze swych swobód republikańskich. Potwierdziło się to, gdy podczas igrzysk dokonano jakby próby koronacji. Lud powitał głuchym milczeniem gest Marka Antoniusza, ofiarowującego Cezarowi diadem monarszy, a burzliwymi oklaskami uchylenie się tegoż od przyjęcia owego symbolu władzy.
Ostatecznie więc Cezar do tego pomysłu już nie wracał, znalazł jednak inne wyjście. W lutym 44 roku przed naszą erą został znowu dyktatorem, po raz czwarty, ale tym razem miał ten urząd piastować dożywotnio. Na zawsze. Ale to na zawsze miało bardzo krótki żywot. 15 marca Cezar padł zasztyletowany w sali posiedzeń Senatu. Wśród zamachowców znaleźli się jego najbliżsi przyjaciele. Po zwycięstwie w wojnie domowej głosił i praktykował wyrozumiałość wobec przeciwników, ale tym ich nie zjednał. Patrz, Machiavelli. Przyjaciół zawiódł, ponieważ nie dał im majętności wrogów i nie pozwolił na akty zemsty. Pozornie szanował instytucje republikańskie, ale nikt w to nie wierzył, a szlachetni idealiści widzieli w nim po prostu tyrana. Obawiano się powszechnie, że w przyszłości jednak przybierze tytuł króla i ustanowi stolicę światowego imperium gdzieś na wschodzie, w Troi lub w Aleksandrii, skąd władałby wraz z Kleopatrą, która przyjechała do Rzymu. Już bowiem przygotował wielkie wyprawy. Najpierw przeciw Dakom za Dolnym Dunajem, a potem przeciw Partom za Eufratem, szlakiem Aleksandra Wielkiego. Jak oceniać Cezara? Walczył zwycięsko z różnymi ludami w wielu krainach przeciw Iberom, Galom, Germanom, Egipcjanom, Numidom, ale pokonywał też regularne armie rzymskie. Prawie za każdym razem siły, jakimi dysponował, były znacznie słabsze od nieprzyjacielskich. Był też świetnym organizatorem, dokonał wielu mądrych reform. Sam fakt, że wprowadził do Europy Zachodniej kalendarz słoneczny, wzorowany na egipskim, od 1 stycznia 45 roku przed naszą erą, powinien wystarczyć, by przyznać mu zaszczytne miejsce w dziejach naszej kultury. A przecież miał też inne trwałe osiągnięcia. Wśród nich na godnym miejscu należy wymienić jego dzieło pisarskie. Chodzi o sławne pamiętniki o wojnie z Galami i pamiętniki o wojnie domowej. Są to rzeczy pisane wspaniałą łaciną, prostą, jasną, zwięzłą. Pod względem historycznym mają charakter stronniczy, ale forma ich jest nieskazitelna. Pokolenia Europejczyków przez 20 wieków uczyły się na tych księgach sztuki poprawnego wyrażania swych myśli i powinny uczyć się nadal. Wielką karierę rozpoczął stosunkowo późno, dopiero bowiem po 40 roku życia. Gdyby zmarł wcześniej, któż by o nim słyszał? Może tylko specjaliści, historycy wspominaliby go jako jednego z typowych polityków pierwszego wieku przed naszą erą. I to niezbyt godnego szacunku, bo przecież afery, miłostki, długi, temperament, energia, pracowitość i pomysłowość nie osłabły w nim nigdy. Prowadził wojny i romansował, pisał pamiętniki i reformował kalendarz, zbierał dzieła sztuki i zakładał kolonie, planował kampanie i rozważał problemy gramatyki. Swą aktywnością i wielostronnością zainteresowań znacznie górował nad Napoleonem, który usiłował go naśladować, a jako imperator został pośrednio jego następcą. Lecz Cezar przewyższał cesarza Francuzów pod każdym względem. I nie tylko dosłownie, wzrostem był bowiem wysoki, ale i rodem prawdziwie arystokratycznym. A także i to jest naprawdę ważne, urokiem osobistym, przystępnością, wyzbyciem się wszelkiej mściwości wobec przeciwników, niemałostkowym podejściem do spraw majątkowych. I wreszcie dobrym wychowaniem, co przecież też się liczy, a przynajmniej powinno się liczyć. Nie zostawił potomstwa. Jedyna córka Julia zmarła przedwcześnie i bezdzietnie. Cezarion formalnie jego synem nie był. To też w testamencie odczytanym publicznie podczas uroczystości pogrzebowych Cezar uznał za głównego dziedzica majątku wnuka swej młodszej siostry, tej, która poślubiła Atiusza. Właśnie jego adaptował do swego rodu i nazwiska. W ten sposób 19-letni Gajusz Oktawiusz stał się Gajuszem Juliuszem Cezarem, a nazwisko to miało już rychło przybrać znaczenie tytułu.